Znak zezwala na wjazd do strefy czystego transportu pojazdem, który jest napędzany gazem ziemnym? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji wolno ci wykonać manewr wyprzedzania? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pieszym? Odpowiedź nie. Wiesz, że wkrótce na miejsce zdarzenia przybędą służby ratunkowe. Czy powinieneś nakłaniać sprawcę, aby zawiózł poszkodowanego do szpitala? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji wolno ci się zatrzymać przy lewej krawędzi jezdni? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji wolno ci wjechać na skrzyżowanie? Odpowiedź tak. Czy zatrzymanie w tym miejscu jest dozwolone? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji wolno ci jeszcze zmienić pas ruchu na prawy? Odpowiedź nie. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o lewostronnym zwężeniu jezdni? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo wjechać na przejazd kolejowy? Odpowiedź nie. Kierujesz samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Czy w przedstawionej sytuacji wolno ci wyprzedzić samochód osobowy? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji wolno ci zawrócić? Odpowiedź nie. Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi sprzeciwka skręcającemu w lewo? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji, skręcając w prawo, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu? Odpowiedź tak. Czy ten znak poziomy pozwala na zawracanie? Odpowiedź tak. Czy ten znak pionowy informuje Cię o lokalizacji schroniska młodzieżowego? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, na najbliższym skrzyżowaniu, masz pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdżającymi z lewej strony? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz obowiązek powstrzymać się od ruchu? Odpowiedź: tak. Jaki tor jazdy powinieneś obrać w początkowej fazie pokonywania pokazanego zakrętu w lewo? Odpowiedź C. Zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni. Co powinien zrobić właściciel samochodu osobowego w przypadku utraty tablicy rejestracyjnej? Odpowiedź C. Wystąpić z wnioskiem o wydanie zalegalizowanego wtórnika tablicy rejestracyjnej. Która z wymienionych technik jazdy pasuje do określenia ekonomiczna jazda samochodem? Odpowiedź B. Używanie silnika do zmniejszania prędkości jazdy. Z jaką dopuszczalną maksymalną prędkością wolno Ci kierować samochodem osobowym z przyczepą po drodze za tym znakiem? Odpowiedź B: 80 km na godzinę. Po zapaleniu się którejś z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych należy się niezwłocznie zatrzymać i usunąć usterkę. Odpowiedź B. B. O ile wzrośnie droga hamowania, jeżeli zwiększysz prędkość dwukrotnie? Odpowiedź C. Czterykrotnie. Która z wymienionych czynności należy do obowiązków kierowcy uczestniczącego w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny? Odpowiedź C. Pozostanie na miejscu zdarzenia. Czy holowany pojazd ma wpływ na pole widzenia kierowcy? Odpowiedź C. Ma wpływ na ograniczenie pola widzenia. Dlaczego układanie na boku osób nieprzytomnych i oddychających jest bezpieczne? Odpowiedź C: Ponieważ zapobiega niedrożności dróg oddechowych i zachłyśnięciu. Pod który z podanych numerów powinieneś zadzwonić, aby wezwać karetkę pogotowia ratunkowego na miejsce wypadku drogowego? Odpowiedź C. 112 lub 999. W jaki sposób powinieneś obserwować drogę podczas jazdy w ruchu miejskim? Odpowiedź A. Tak, aby uzyskać szerokie pole widzenia. Czego możesz spodziewać się wjeżdżając na most oznaczony tym znakiem? Odpowiedź C. Oszronienia jezdni lub gołoledzi, nawet jeśli nie występują na innych odcinkach drogi.